Dobro dzieci jest bezwzględnie najważniejsze. Nie ma ważniejszej rzeczy niż dobro dziecka. Najważniejsze jest tutaj dobro dziecka. Dobro dziecka jednak jest ponad jakimiś interesami. Ile razy słyszałaś od dorosłych dobro dziecka? Wiele razy słyszałam, a tak naprawdę nigdy tego nie doświadczyłam. Nigdy. Pan się orientuje, gdzie ja państwa mogę znaleźć? Są w domu? To nie jest normalne, kiedy trafia się do placówki i ma się nadzieję, że będzie się żyło już normalnie, w atmosferze rodzinnej, w spokoju, bez żadnego strachu i bólu, a tak naprawdę dostaje się przemoc, wyzwiska i strach. Dzień dobry. Poszukuję pana dyrektora Leszka. Jeszcze raz. A jak się mogę z nim skontaktować, bo nie odbiera telefonów? Dobrze, niech pani dzwoni na policję, ale jak się pytam, gdzie mogę znaleźć pana Leszka? Nie wie pani, dziękuję. W końcu dostaną to, na co zasłużyli. Na co zasłużyli? Na karę, i to surową karę. Za to, jakie piekło przez nich przeżyliśmy. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie dotyczące dwóch placówek. Jedna to jest w Ocuminie, a druga jest w Starogardzie. Dwie osoby usłyszały zarzuty. Są to zarzuty dotyczące znęcania się fizycznego i psychicznego nad wychowankami tych placówek. W tej chwili oboje podejrzani są poddani badaniom sądowo-psychiatrycznym. Czekamy na sporządzenie opinii. Mówią nam, że nikt nas nie chce, dlatego tu jesteśmy, że wszyscy wiedzą, jakimi jesteśmy złymi dziećmi i takie coś nam wymawiają. Nie da się nas inaczej wychować, tak uważają, dlatego używają przemocy. Ostatnio była taka sytuacja, że chłopak nie chciał robić pompek. Został porażony paralizatorem, kopany w żebra, uderzony w twarz pięścią. Podleciał inny chłopiec i powiedział, że tak nie będzie, nie będzie znęcania nad młodszymi, i zadzwonił na policję. I dostał od pana Leszka w twarz. Dziewczyny właśnie, a nie która chorowała na bulimię, wzywali, że jest gruba, brzydka, jak może patrzeć w lustro, że powinna coś w końcu ze sobą zrobić. Ty jesteś jesteś popier... Od szmat dziewczyny wyzywają, nawet te małe, które mają po 7 lat. Że jest się zwykłym gównem, do niczego się nie nadaje. Że jesteśmy niczym. Że rodzice mogliby nas już zabić, bo nie ma za żadnego pożytku. Spotkałyśmy się wtedy w lesie. Tak, pamiętam. No, to było robione po kryjomu, no właśnie, bo gdyby państwo się o tym dowiedzieli, no to byłoby, no, strasznie. Każdy z nas poniósłby tego straszliwe konsekwencje.